Państwa w nocy, w nocy. Już tutaj mieliśmy, mówiono o wszystkim, proszę bardzo, inteligencja do pieniędzy, że tutaj w sercach uczynni, niewinni akurat, do pieniędzy za pieniąchami lecą. Oszuści do pieniędzy. Tutaj nawet ten profesor zamiast estetyka, to mówi estetyka, estetyka. Zamiast mówić specyfika, to mówi specyfika, specyfika, specyfika. Także widzicie Państwo, inteligencja tu w Polsce ze szlachty się wywodzi. No takie różne ciekawostki w nocy, program naszego radia Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra, mówi o wszystkim, też co i w nocy miało miejsce, też co i w nocy miało miejsce. Także proszę się nie bać. Nie przejmować, nic tu się nie dzieje bez naszej kontroli, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Już jest łapenędę, już wrzask, już krzyk. Proszę Państwa, wszystko jest, wszystko jest. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wykorzystywany będzie inny, więc nie wiem, czy nie będzie to powodowało takiego trochę wycofania się i tej tematyki, i też korzystania z tych możliwości, które dają komercyjne narzędzia antyplagiatu. Według planów ogólnopolski system antypiracki ma zacząć działać w roku akademickim 2018-2019. Politechnika Warszawska i Instytut Lotnictwa łączą siły. Podpisano właśnie umowę o współpracy odnośnie kadry naukowej i infrastruktury, mówi profesor Robert Głębocki z Politechniki. Jest to pomysł na wspólne działania w dwóch dziedzinach, które nas interesują najbardziej, czyli chodzi o kosmonautykę i chodzi o statki bezzałogowe. Nie można zapominać o tym, że Politechnika Warszawska to nie jest zwykła instytucja, a tworzą ją studenci, dodaje profesor Głębocki. Chcielibyśmy, żeby studenci, szczególnie starszych lat, byli wciągani bardziej w projekty naukowe, badawcze, tak żeby nabierali więcej praktyki. Trzeba pamiętać, że my tutaj dużo mówimy o nauce, o tym, ale podstawowym produktem każdej uczelni jest student i to, co ma w głowie. Porozumienie dotyczy też współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. Aplikacja tworzona przez Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży przeszła testy i wkrótce będzie można po polsku. Ją pobrać na nie nauka, tylko do nauka. Użytecznych dla pielgrzymów informacji, mówi Anna Chmura z Komitetu Organizacyjnego SDM. Zarówno są części logistyczne, czyli mapa z trasami dojazdów. Druga część to jest część duchowa, czyli wszystkie modlitwy, jakie mogą się przydać na podczas liturgii. Jak ona mówi. Ta dni wspierają zaradnych. I zaradni zyskują. Taka nieważne, kobieta nie powinna wypowiadać się w radiu, bo u niej jest 10 wad w jednym. Mówi gumowo, ja przepraszam bardzo, niech uczy się chińskiego. Niech jedzie do Chin i niech się tam przebije. No, trzeba czymś być dobrym, a nie partaczyć. To będzie mieć zwiększoną ten zakres owej czarnej strefy, czyli już do tych mafii przestępczości zorganizowanej w Polsce. Dopowiem, że to jest przestępczość zorganizowana, która współpracuje z mafiami innymi niż Polska, czyli rosyjska, albańska. I mogę długo wymieniać te mafie, które na polskim rynku operują albo kooperują z polskimi przedsiębiorcami na terenie naszego kraju. To jak to jest, że państwo to wiedzą, a czy jakby państwo mówią w sensie ONZ i Global Compact, wy to wiecie, a nasz państwo w sensie rząd tego nie wie? Znaczy inaczej powiem, rząd też to wie, tylko próbuje ten problem rozwiązywać na zasadzie metody małych kroków. My osobiście uważamy, że przestępcom trzeba wytoczyć totalną wojnę. I to wojnę na zasadzie blitzkrieg, czyli po prostu szybką, sprawną, żeby oni nie mieli czasu zareagować. Bo umówmy się, że po drugiej stronie barykady mamy świetnie finansowane grupy przestępcze. Przypomnę przykład mafii paliwowej. My szacujemy szarą strefę w mafii paliwowej na poziomie 5,5 miliarda złotych. Według branży to jest nawet 7 do 10 miliardów. Znaczy według przedstawicieli branży. Jeżeli mamy przestępców, którzy dysponują kapitałem na poziomie tych 7 miliardów, już przyjmijmy sobie tę kwotę, to ich stać na najlepszych prawników.
na świetnie przygotowany mechanizm przestępczy, który też wykorzystuje wszystkie niedociągnięcia administracji czy polskiego prawa. Więc jeżeli mamy z tego rodzaju profesjonalizmem się mierzyć, czyli mówmy się przestępcami w białych kołnierzykach, którzy naprawdę są świetnie przygotowani do zrobienia takiego przestępstwa doskonałego, to trzeba wykorzystać metody, które są równie wysublimowane, ale przede wszystkim trzeba je zrobić szybko, sprawnie i natychmiast. I oczywiście metody na to są. Znaczy mamy metody innych krajów, które sobie z tym poradziły. No właśnie, jak to sobie poradziło? No, na przykład Dania. Salcesony, napędzki, bardzo dobrze funkcjonuje model brytyjski. Złodzieje, więc są kraje, z których no, możemy korzystać z benchmarku. Tylko we wszystkich tych krajach mamy sprawny wymiar sprawiedliwości, gdzie są rzeczywiście wyedukowani sędziowie, prokuratorzy w sprawach gospodarczych, którzy potrafią, odczytują narzędzia rynkowe. Są w stanie reagować i są w stanie przygotować dokumenty procesowe w taki sposób, żeby nie dochodziło do umorzeń. W Polsce jeszcze mamy jeden problem, że jeżeli sędzia umarza sprawę, to ona jest odhaczona jako załatwiona. To też trzeba zmienić. Czyli nie może być oceny pracy sędziów w oparciu o to, czy sprawy są umarzane, czy sprawy są kończone wyrokiem. Osobiście uważam, że trzeba sprawdzić, dlaczego została umorzona i czy została umorzona właściwie, czy może jednak ją trzeba wznowić, a może doprowadzić do końca i doprowadzić do wyroku. No to rzeczywiście jest co robić, bo te, troszkę w inną stronę poszła ta nasza rozmowa, niż wydawało mi się, że pójść może, ale było niezwykle ciekawie. Rzeczywiście jest co robić, jest nad czym pracować i te działania, o których mówi Ministerstwo Finansów, czyli uszczelnianie VAT-u, rejestr faktur, wszystkie te działania takie... Znaczy o tym wszystkim jest w naszym raporcie, żeby jasność, bo jeżeli słuchacze są zainteresowani, to odsyłam do niego. On jest na stronie Ministerstwa Finansów, jest też na stronie inicjatywy Global Compact, więc serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się, bo tam te mechanizmy konkretne, które trzeba wdrożyć, żeby uszczelnić system podatkowy w kontekście chociażby luki VAT-owskiej, to jest opisane, co trzeba zrobić i jak, w jakiej kolejności. Natomiast to jest tutaj władztwo Ministerstwa Finansów i tutaj z ministrem Szałamachą i z ministrem Jasińskim jesteśmy umówieni na bardzo silną, sprawną kooperację, żeby wykonać podobny ruch jak w przypadku owej branży stalowej. Natomiast musimy to zrobić sprawnie i horyzontalnie dla wszystkich branż, bo inaczej no, to nic nie da. Ta hydra odrośnie, łeb utniemy hydrze w jednym miejscu i do dwa kolejne wyrosną na innych branżach, więc to nie działa. Przestępcy są bardzo sprytni po prostu, więc trzeba to zrobić horyzontalnie, tak żeby im utrudnić we wszystkich branżach, a oczywiście przy zachowaniu ich specyfiki. Natomiast to, co jest piętą achillesową tego całego problemu szarej strefy, to wymiar sprawiedliwości. I to bezwzględnie wskazujemy palcem, że to tutaj jest praprzyczyna też problemu, bo jeżeli przestępca się czuje bezkarny, bo wymiar sprawiedliwości nie działa, no to idzie brnie dalej przestępstwo. Ale pan Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny inicjatywy ONZ Global Compact w Polsce. Bardzo dziękuję za spotkanie. Będą mówić musimy kończyć raport gospodarczy do informacji Radia Tok FM. Jeszcze 3 minuty po nich Jakub Janiszewski i audycja Połączenie. No. Raport gospodarczy. Co? Tyle. Słuchają nas młode panie i jakby... Młode panie, proszę bardzo. ...bardziej zainteresować i... To gdzieś mają, nie wiem... Tylko sporo grubych jest. Makryny, Mieczysławski. Sporo grubych jest, tak. Z pani akcją się bliżej zapoznać, to co mają zrobić? Mogą poszukać oczywiście akcji Dziewczyny na Politechniki wczoraj. Akcja Dziewczyny na Politechniki. Wczoraj odbył się tak zwany dzień otwarty tylko dla dziewczyn. I to była akcja właśnie na wszystkich politechnikach. I tam, że tak powiem, zachęcano kobiety do podejmowania studiów technicznych. W związku z powyższym, to jest dosyć znana akcja, zachęcam również do... Czasem wbić tam dziewczyny na Politechniki. I to już najważniejsze hasło. Albo konkretna uczelnia, która by interesowała, ona też na pewno oferuje jakąś informację na ten temat, jak wyglądają statystyki na tej uczelni. Statystyki, no, jeszcze uczelnia. Kobiety czeka na tych studiach. O. Świetnie, pani. Po co taka durna baba ci potrzebna, która partarczy język, no? Praktyki, politechniki, zły akcent. Wszystko wiemy, to co może... No to co wiemy, nic nie wiemy. Módl się. Nawet może módl się w grupie, tak jak u nas Barbara Sikorska. Uczyła języka niemieckiego, że słowa niemieckie trzeba było światło przyciemnione powtarzać spokojnie i to było bardzo fajne. Na zaproszenie metropolity lwowskiego księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego
W sobotę 9 kwietnia przeprowadzimy transmisję mszy świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie z okazji 360. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza. Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 9. Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego uczestnictwa w tym wydarzeniu mieszkańców Lwowa i okolic oraz do wspólnej modlitwy za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam. 13. Zaraz będzie obudź się. Polska ma. Jest 13. Radio Koncita. Program pierwszy, program drugi, program trzeci, program czwarty. Jest godzina 13. Prezydent Argentyny przed kamerami tłumaczył się obywatelom z podejrzeń o ukrywanie pieniędzy w rajach podatkowych. Misja i wywołanie rodziny w kościele i świecie współczesnym ogłoszenie dzisiaj potencji apostolskiej papieża Franciszka. Radość i miłość. Państwa doma gości Radio Maryja. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Henryk Kowalczyk, krytykuje pomysł... Od przyszłego roku może zacząć działać centralny rejestr faktur, zapowiedział wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Ma on pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego. Podczas konferencji przeciwdziałanie szarej strefie wspólne działanie dla rozwoju Polski zaznaczył, że potrzebne są szybkie i zdeterminowane decyzje organizacyjne. Chodzi o pozbawienie oszustów możliwości osiągania korzyści kosztem budżetu, ograniczenie wyłudzenia zwrotu VAT, zwiększenie efektywności kontroli czy lepsze typowanie podmiotów do kontroli. Poseł Janusz Szewczak, ekonomista, mówi, że wprowadzenie centralnego rejestru faktur, a także szereg innych rozwiązań to konieczność. SND chce legalizację aborcji w czterech przypadkach, kiedy zagrożone jest to życie matki, kiedy ciąża jest wynikiem udawanego kazirodztwa, kiedy wiadomo, że płód jest ciężarowy na całym urodzeniu i zawsze odpowiedzialny za kobietę na ciąży. Ewentualną decyzję o powołaniu komitetu podejmuje marszałek Sejmu po wniosek obowiązujący, musi potwierdzić, że w ogóle nic nie jest, do tego to przecież nie da. Także to są rozwiązania absolutnie potrzebne, skazane. Według dokumentów, które wyciekły z panamskiej kancelarii Mossack Fonseca i wywołały aferę pana Papersa, Mauricio Macri miał związki z funduszem offshore. Centralny rejestr faktur jak dotąd funkcjonuje tylko w Portugalii. Najwyższa Izba Kontroli w ostatnim czasie podnosiła, że Polska nie ma skutecznych narzędzi, aby walczyć z wyłudzeniem VAT-u, pomimo że organy kontroli skarbowej trafnie tykują nieuczciwe podmioty, luka podatkowa rośnie. Katastrofa smoleńska nie jest sprawą zamkniętą. Nie możemy jej odłożyć na półkę, mówi Dariusz Fedorowicz, brat prezydenckiego tłumacza, który zginął pod Smoleńskiem. W najbliższą niedzielę minie dokładnie 6 lat od narodowej tragedii. Pamięć ofiar katastrofy uczczą tego dnia rodziny zabitych. Część odda im hołd obecnością na miejscu katastrofy i z chwilą zadumy przy grobach. Dariusz Fedorowicz, jak co roku, spędzi ten czas w rodzinnej atmosferze przy grobie brata w Bydgoszczy. W rozmowie z naszą redakcją zaznaczył, że sprawa katastrofy smoleńskiej jest nadal aktualna. Ponieważ nie poznaliśmy do tej pory prawdziwego przebiegu i nawet tej tragedii, a ze względu to się należy rodzinom po to, żeby mogły wreszcie zakończyć żałobę, mogły wreszcie zacząć nieprzyjne wcielanie, ale na ten temat to potrzeba tego polskiemu narodowi, bo przecież jeżeli my tej tragedii nie wyjaśnimy, to po pierwsze będziemy na to odpowiedzialni, że historią, która jest podpisana po zatem niestety będziemy nie ma na tym świecie idealnej rodziny, pisze papież. Rzeczywistość zaś jest tak złożona i zróżnicowana. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie TU-154M w Smoleńsku zginęli wszyscy pasażerowie i załoga samolotu, w sumie 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polska delegacja, w tym wielu przedstawicieli polskich elit
politycznych, wojskowych i kościelnych oraz środowisk pielęgnujących pamięć o zbrodni katyńskiej zmierzali na uroczystości w Lesie Katyńskim. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała obowiązujący w Polsce system szczepień obowiązkowych. Izba uznała, że jest bezpieczny i działa sprawnie. Chroni on przed chorobami zakaźnymi nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Jednak systematycznie wzrasta tendencja do unikania szczepień. Co roku około 40% rośnie liczba dzieci nieszczepionych. NIK wskazuje, że od kilku lat nie udaje się rozszerzyć i unowocześnić katalogu szczepień obowiązkowych. Wprawdzie jest na to zgoda instytucji doradczych i rządowych, ale brakuje 200 milionów złotych. Izba wskazuje, że dla większości chorób przyjmuje się, że odporność populacyjną osiąga się przy zaszczepieniu co najmniej około 95% populacji. Systematyczny wzrost liczby osób nieszczepionych może okazać się groźny, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Nie mamy pewności, czy dane o liczbie uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych są kompletne, bo kontrola NIK wykazała, że lekarze nie zawsze przekazują takie informacje. Ze względu na bezpieczeństwo szczepionych dzieci NIK sygnalizuje, że trzeba udoskonalić sposób zawiadamiania o czynach poszczepienia. Obecny system nie może być uznany za pełni bezpieczny, bo dopuszcza przekazywanie ważnych dla zdrowia i życia informacji tradycyjną pocztą. Opóźnienia nie są nagminne, ale zdarzało się, że wiadomość o potencjalnym zagrożeniu docierała do sanepidu dopiero po kilku, nawet w skrajnych przypadkach po kilkunastu. W latach 2011-2014 liczba osób uchylających się od poddania się obowiązkowym szczepieniom wzrosła ponad dwukrotnie, z około 5 tysięcy do ponad 12 tysięcy osób. Liczba osób uchylających się od szczepień nie zagraża na razie bezpieczeństwu epidemiologicznemu. Według NIK-u wymaga jednak stałego monitorowania. Najwyższa Izba Kontroli zaapelowała do ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, aby szybko i skutecznie unowocześniono katalog szczepień obowiązkowych. Premier Węgier Viktor Orbán nazwał propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą kwot przyjmowania uchodźców otwartym atakiem na suwerenność narodową. Zaraz będzie. Obudź się, Polsko ma. Premier zapowiedział, obudź się, Polsko ma. Niech przeminie kłamstwa mgła. Liczby miejsc w Europie, aby znaleźć sprzymierzeńców w sprawie kwot. Oświadczył, że jeśli zostanie przyjęta unijna propozycja dotycząca kwot, to Bruksela powinna powiedzieć, jaki będzie w przyszłości skład etniczny Węgier. Wyraził przekonanie, że nie należy zmieniać rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z którym za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiada państwo, w którym uchodźca przekroczył granicę Unii Europejskiej, tylko przestrzegać porozumienia z Schengen. Sąd w Libanie skazał na 9 lat i 9 miesięcy więzienia byłego libańskiego ministra Michaela Samache. Oskarżony jest on o przemyt materiałów wybuchowych i planowanie zamachów bombowych. Samache jest powiązany z prezydentem Syrii Basharem el-Assadem. Był to powtórny proces. W zeszłym roku Samache, zatrzymany w sierpniu 2012 roku, usłyszał wyrok 4,5 roku więzienia. Sąd uznał go za winnego prób przeprowadzenia akcji terrorystycznych i udziału w grupie zbrojnej. W styczniu tego roku został zwolniony za kaucją w związku z powtórzeniem procesu. Według aktu oskarżenia Samacha, były minister do spraw informacji Libanu i jednocześnie doradca prezydenta Syrii, planował z szefem syryjskich służb bezpieczeństwa zamachy w Libanie i zabójstwa libańskich polityków oraz duchownych wrogich wobec Damaszku. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś na północnym zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite oraz deszcz. Na południu i wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni, cieplej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu od 16 do 21 stopni. Wiatr słaby, zmienny, a w czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Także obudź się, Polska ma. Już będzie. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej.